Witam bardzo serdecznie księdza Marka Bąka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Prosimy księdza o kolejną naukę adwentową, która ma nam pomóc dobrze się przygotować na narodzenie Pana Jezusa. Dzisiaj już czwarta część rekolekcji. Kompromis zawiera w sobie ziarno zdrady, a trzeba by była prostota w wierze. I takiego kompromisu nie ma w postawie uzdrowionego. Przeciwnie, była w nim, podobnie jak u Samarytanki, dziecięca prostota, dlatego gdy został ponownie wezwany i stanął w obliczu faryzeuszy, mężnie wyznał swoją wiarę, przyjmując wszystkie konsekwencje tego wyznania. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: daj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Faryzeusze, chcąc zmusić uzdrowionego, by wyparł się doznanego cudu, aby mu to ułatwić, chcą zdeprecjonować wielkość i świętość Chrystusa przez nazwanie go grzesznikiem, co było jednym z najcięższych oskarżeń. Na te ich przebiegłe zabiegi uzdrowiony odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Odpowiedź uzdrowionego wskazuje na jego mądrość, z niezwykłą dla człowieka niewykształconego pedagogią próbuje otworzyć oczy faryzeuszom, by dostrzegli zaistniały cud. Próbuje nawiązać z nimi dialog i skoncentrować ich uwagę na zaistniałym cudzie, który powinien być dla nich wystarczającym znakiem. Równocześnie zarzuca im, że nie słuchają go, wskazując tym samym na przyczynę ich zamknięcia. Słuchacie mnie, a nie słyszycie, bo nie chcecie usłyszeć. Wówczas go zelżyli i rzekli: bądź ty sobie jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im mów człowiek: w tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. W precyzyjnej argumentacji, jaka zawiera odpowiedź niewidomego, ujawnia się jego prostota i mądrość, a zarazem wiara i ufność dziecka. Jest to odpowiedź jednoznaczna, nie pozostawiająca żadnych wątpliwości. Faryzeusze jednak nie chcieli go słuchać, byli tak przeniknięci obłudą i poczuciem własnej wyższości, że oczy ich stały się niewidzące, a uszy niezdolne do słyszenia. Z pogardą odpowiedzieli mu: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Po tym wydarzeniu Jezus objawił uzdrowionemu siebie. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Postawa dziecka otwiera nas w sposób szczególny na Boga. Jezus objawia siebie niewidomemu do urodzenia, ponieważ widzi jego postawę dziecięcej wiary, widzi jego prostotę, ufność i uznanie własnej grzeszności. W odróżnieniu od Samarytanki, która żyła w grzechach, on prawdopodobnie był od nich w jakimś stopniu wolny. Była w nim jednak ugruntowana przez ludzką opinię świadomość grzeszności. Drogą do postawy dziecięctwa może być więc sama świadomość własnej nicości i wiara, że Bóg kocha nas pomimo naszego grzechu. Niewidomy bez wątpienia wierzył, że cud, jakiego doznał,
był wyrazem Bożej miłości. Postawa dziecięcej ufności jest kluczem do rozumienia Ewangelii, do tego, by Bóg mógł objawić nam siebie. Faryzeusze nie poznali Chrystusa, bo kwas obłudy i zakłamania zamknął ich na tę wielką łaskę. My też możemy zamknąć się na nią, jeżeli nie będzie w nas fundamentalnej dla postawy dziecka ufności Bogu i rodzącej się z tryfania w prawdzie prostoty, o dziecięcej prostocie poganki. Takiej postawy uczy nas w sposób niezwykle wymowny ukazana w Ewangelii niewiasta kananejska. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja ciężko dręczona przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. A ona odrzekła: tak, Panie. Lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Jezus początkowo nie chce uczynić cudu, pomimo że kobieta kananejska usilnie go o to prosi. Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Nas, ludzi pysznych, taka postawa Jezusa zamknęłaby na niego zupełnie. Gotowi bylibyśmy nawet kosztem naszego dziecka bronić własnego honoru. Skąd u tej kobiety taka niezwykła moc charakteru? Jest tu nie tylko moc charakteru, ale i coś z postawy dziecka. Ona naprawdę uznawała swoją nicość i niegodność. Kiedy Jezus poniża ją i jej córkę, mówiąc do niej: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom, ona bez chwili wahania akceptuje tę zniewagę i z prostotą uznaje, że rzeczywiście jest niegodna, ale i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów, tak odrzekła. Taką postawą zadziwiła Boga. Chrystusowe stwierdzenie: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, jest tego wymownym świadectwem. Widząc taką postawę, Jezus nie mógł już odmówić jej prośbie: niech ci się stanie jak chcesz. Postawa uznania własnej nicości, dziecięca ufność Boga i wiara w jego miłość czynią cuda. O tym, jak przyjąć Królestwo Boże jak dziecko, trzeba patrzeć jak Bóg, z miłością. Kiedy rodzice przynosili do Jezusa dzieci, by je pobłogosławił, uczniowie zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Czy zastanawiałeś się nad głębią treści tej wypowiedzi? Co to znaczy przyjąć Królestwo Boże jak dziecko? Dziecko ufa bezgranicznie swoim rodzicom i patrzy na świat oczami swojej matki i swojego ojca. Powtarza opinie rodziców, bo ufając im, przyjmuje ich sądy za swoje. Przyjąć Królestwo Boże jak dziecko to próbować patrzeć na świat, na innych ludzi i na siebie samego, tak jak patrzy nasz Ojciec Niebieski i tak jak patrzy Maryja. O tym, jak patrzy na nas Bóg, mówi między innymi chrystusowe wezwanie skierowane do apostołów podczas ostatniej wieczerzy. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Bóg zawsze patrzy na nas i na cały świat z miłością. Jezus, powołując się na swoją miłość do uczniów, wzywa ich, by miłowali swoich bliźnich, tak jak On, Jezus, ich umiłował. Nie wystarczy miłować bliźniego jak siebie samego. Mamy kochać go tak, jak kocha Bóg. To prawda, że nam już z wielką trudnością przychodzi kochać bliźniego,
jak siebie samego. Stąd też Chrystusowe wezwanie, byśmy kochali innych tak jak Bóg ich kocha, może wydawać się czymś zupełnie nierealnym. Czy możliwe jest sprostać takiemu wezwaniu? Nie ma rzeczy niemożliwych dla ewangelicznego dziecka. Ono zapatrzone w swego ojca patrzy na świat, tak jak patrzy ojciec i miłuje na wzór ojca. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w swojej dziecięcej prostocie stwierdza: Ach, Panie, ja wiem, że Ty nie nakazujesz rzeczy niemożliwych. Znasz lepiej ode mnie moją słabość, moją niedoskonałość. Wiesz dobrze, że nigdy nie mogłabym kochać mych sióstr tak jak Ty je kochasz. Jeżeli tym sam, o mój Jezu, nie będziesz ich kochał we mnie, chcąc mi udzielić tej łaski, daj przykazanie nowe. O jakże jest mi ono drogie, ponieważ daje mi pewność, że chcesz kochać we mnie tych wszystkich, których rozkazałeś mi miłować. Powyższe stwierdzenie nie oznacza jednak, że miłość bliźniego była dla świętej Teresy zawsze czymś łatwym i prostym. Ona też musiała ją zdobywać. Jest w zgromadzeniu siostra, pisała, która ma talent drażnienia mnie na każdym kroku. Tak pisze święta. To prawda, że nie była jeszcze wtedy na najwyższym poziomie swojego zjednoczenia z Bogiem, bo nie było to bezpośrednio przed jej śmiercią. Z pewnością jednak była już po pierwszym etapie gruntownych oczyszczeń. A ci, którzy nie przeszli, jak stwierdza święty Jan od Krzyża, żyją w bardzo dużym stopniu cnotami kardynalnymi i teologalnymi. I to właśnie taka osoba, stwierdza, jest w zgromadzeniu siostra, która ma talent drażnienia mnie na każdym kroku. Musiało drażnić ją w tej siostrze wszystko. Usposobienie, sposób bycia, słowa. A mimo to święta Teresa próbuje na nią patrzeć, tak jak widzi ją Bóg. Dlatego dalej stwierdza, tymczasem jest to święta zakonnica, która musi być bardzo miła Bogu. Nie chcąc ulec naturalnej antypatii, jaką odczuwałam, powiedziałam sobie, że miłość bliźniego nie powinna opierać się na uczuciach, ale wyraża się w czynach i postanowiłam więc postępować wobec tej siostry tak jak postępowałabym względem najdroższej mi osoby. Za każdym razem, ilekroć ją spotkałam, stawiałam się za nią do Pana Boga, ofiarując mu jej cnoty i zasługi. Teresa wierzy, że ta siostra jest bardzo miła Bogu, ma więc prawo ofiarowywać mu jej cnoty i zasługi. To, że drażniło ją zachowanie, usposobienie czy słowa tej siostry, dotyczyło tylko natury, uczuć i emocji. W sferze woli jednak Teresa starała się patrzeć na nią tak, jak patrzy Bóg. Czułam doskonale, pisze dalej, że jest to nader miłe Jezusowi, bo czyż jest artysta, który by nie był zadowolony, gdy chwalą jego dzieła? To też Jezus, artysta dusz, jest również szczęśliwy, kiedy nie zatrzymując się nad tym, co zewnętrzne, przenikamy aż do wewnętrznego sanktuarium, które wybrał sobie na mieszkanie, podziwiając jego piękno. Kiedy drażni cię czyjeś usposobienie, charakter, sposób bycia, słowa, wszystko to dotyczy w pierwszej kolejności sfery twoich uczuć, którym nie powinna ulegać wola. Jeżeli zaś ulegasz swoim negatywnym uczuciom i emocjom wobec drugiego człowieka, to krytykujesz Stwórcę, to tak jakbyś mówił: Panie Boże, to Twoje stworzenie nie udało Ci się. Źle tego człowieka stworzyłeś, ma taki trudny charakter. I w ogóle wszystko jest w nim nieprzyjemne. Inne stworzenia stworzyłeś dobrze, ale to niestety nie. Jak wielka pycha musi być w stworzeniu, które ośmiela się oceniać Stwórcę. Ileż to razy ulegamy tego typu naturalnym skłonnościom. A przecież jako uczeń Chrystusa masz próbować patrzeć na wszystko w sposób szczególny na drugiego człowieka w świetle wiary. Choć w sferze uczuć może to być czasem niemożliwe, to jednak na płaszczyźnie woli musi być w tobie pragnienie patrzenia na twojego bliźniego inaczej, po Bożemu. Teresa w chwilach, gdy było jej bardzo trudno, ratowała się niekiedy ucieczką. Często też, jeśli nie było, to na rekreacji, mówię o godzinach pracy, a miałam coś do załatwienia z tą siostrą, kiedy moje zmagania były zbyt gwałtowne, uciekałam jak dezerter.
Gdy będziesz korzystał kiedyś z takiego rozwiązania, staraj się uciekać niepostrzeżenie, żeby tych, przed którymi uciekasz, żeby ich nie ranić. Teresa nigdy nie dała swojej współsiostrze odczuć, że cokolwiek ją w niej irytuje. Wspomina dalej. Ponieważ ona zupełnie nie domyślała się moich uczuć względem niej, dlatego też nie podejrzewała pobudek mego postępowania i trwała w przekonaniu, że jej charakter bardzo mi się podoba. Pewnego dnia podczas rekreacji powiedziała mi z miną bardzo zadowoloną te mniej więcej słowa. Powiedz mi, siostro Tereso, Dzieciątka Jezus, co cię tak do mnie pociąga? Bo za każdym razem, kiedy na mnie spojrzysz, widzę, że się uśmiechasz. Co mnie pociągało, to Jezus ukryty w głębi jej duszy. Jezus, który czyni słodkimi rzeczy najbardziej gorzkie. Odpowiedziałam jej, że się uśmiecham, ponieważ cieszę się widząc ją. Nie dodałam naturalnie, że to ze względu na widzenia duchowego. Uśmiechając się szczerze do kogoś, kto nie budzi w tobie naturalnej sympatii, uśmiechasz się do Chrystusa. Jeżeli starasz się dostrzegać w drugim człowieku przede wszystkim to, co w nim dobre, wtedy patrzysz na niego tak, jak Bóg patrzy i wtedy jesteś jak dziecko, które stara się upodobnić do swojego Ojca Niebieskiego. Twoja natura nie zmieni się, ale z właściwego nastawienia twojej woli zrodzi się inne, Boże patrzenie na drugiego człowieka. Przyjęcie takiej postawy prowadzi do pewnego rodzaju samotności, bo tego typu doświadczeniami zwykle nie możemy podzielić się z innymi. Ale właśnie wtedy wchodzisz w intymną więź ze Stwórcą. Wtedy Bóg zaczyna objawiać ci coraz bardziej samego siebie. Twoja samotność w relacji z drugim człowiekiem prowadzi do ściślejszej więzi ze Stwórcą, dzięki której zaczniesz patrzeć na świat tak, jak On patrzy. Święta Teresa wyznaje dalej. Nie poprzestawałabym na tym, by modlić się wiele za tę siostrę, która była mi powodem tylu walk. Starałam się również oddawać jej wszelkie możliwe przysługi, a gdy miałam pokusę odpowiedzieć jej szorstko, starałam się uśmiechnąć najmilej i zmienić temat rozmowy. Naśladowanie bowiem raczej każdego pozostawić przy swoim zdaniu, niż dawać się w kłótliwe sprzeczki. Łatwo jest pozostawić kogoś przy swoim zdaniu, jeżeli wiemy, że ma rację. Staje się to jednak czymś niezwykle trudnym, gdy jesteśmy przekonani, że racja jest po naszej stronie. Ale właśnie wtedy masz szczególną okazję, by próbować zachowywać się wobec drugiego człowieka tak, jak zachowuje się Bóg. Chrystus oczekuje, że będziesz starał się realizować Jego przykazanie nowe, a On nie oczekuje od ciebie rzeczy niemożliwych. Kiedy Jego oczekiwania wydadzą ci się bardzo trudne, pamiętaj, co w podobnej sytuacji powiedział Bóg świętemu Pawłowi. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Patrzenia na świat i przyjmowania Królestwa Bożego jak dziecko uczy nas w sposób najdoskonalszy Matka Boża. To ona patrzy tak jak sam Bóg i kocha drugiego człowieka na podobieństwo Boga. Dzieje się tak dlatego, że jest ona służebnicą pańską. Słowo służebnica ma bardzo głęboki sens. Dziś sługa jest często niewiele mniej ważny od swojego Pana. Co zaś oznaczało to pojęcie w czasach Chrystusa, dowiadujemy się z Jego słów skierowanych do apostołów. Nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. W świetle tych słów, sługa nie wie, co czyni Pan i wymaga się od Niego akceptacji tej niewiedzy, przez co staje się jakby sługą, niewolnikiem. Maryja była służebnicą w takim właśnie rozumieniu. Ona akceptowała swoją niewiedzę. Pytała jedynie o to, co było niezbędne do zrealizowania zalecenia Pana, by mogła w pełni zrealizować Jego wolę. Było jak ewangeliczne dziecko, które w pełni ufa Ojcu i patrzy na świat Jego oczami, nawet gdy tego, co dzieje się w Jego życiu, do końca nie rozumie. Trzeba, byśmy naśladowali Maryję w jej postawie całkowitego uniżenia wobec Boga, w postawie sługi niewolnika. Maryja przyjmuje taką postawę, ponieważ wie, że Bóg jest miłością,
że jej oddanie to oddanie się miłości. Uznaj swoją nicość. Uznaj, że sam z siebie nie potrafisz patrzeć na świat tak, jak Bóg patrzy i miłować tak, jak miłuje Bóg. Pamiętaj jednak, że ta nicość jest nieskończenie kochana, aż po oddanie za nią życia na krzyżu. Wtedy zaczniesz jak dziecko oczekiwać wszystkiego od Boga. Jeżeli uznasz przepaść własnej nicości i poznasz przepaść miłości Boga, to zapragniesz być sługą, niewolnikiem Twojego Pana i zaakceptujesz, że jako sługa, niewolnik nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz wiedzieć, dlaczego spotykają Cię takie czy inne próby. Wiedza w tym zakresie może prowadzić do bogactwa duchowego. Im więcej wiesz i rozumiesz, tym bardziej jesteś narażony na pychę. Sługa, niewolnik, który wszystko przyjmuje i akceptuje, staje się jak ewangeliczne dziecko zapatrzone w swojego ojca i naśladujące we wszystkim zachowanie ojca, spojrzenie ojca, gesty ojca, postawę ojca. Właśnie tego nam potrzeba. Potrzeba, żebyśmy byli zapatrzeni w Chrystusa jak dziecko. Wtedy będziemy kochać miłością, którą On daje nam z krzyża. Będziemy kochać tak, jak On kocha. Bóg zapłać, księże, serdecznie dziękujemy za tą naukę dla nas, która przypomina nam, abyśmy stali się jak dzieci. Wówczas podobamy się Panu Bogu. Dziękujemy serdecznie za te wszystkie części rekolekcji. Myślę, że będą dla nas bardzo owocne, ażeby też podjąć pracę nad sobą. Serdecznie Bóg zapłać, księże, i poprosimy jeszcze o błogosławieństwo dla nas. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Bóg zapłać, księże. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.